Okej, dzień dobry, szanowni państwo. Możemy rozpoczynać konferencję prasową przed pierwszym oficjalnym meczem Lecha Poznań w sezonie 2022-2023. We wtorek o godzinie 20:00 Lech Poznań rywalizować będzie z Karabachem Agdam w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Mistrza Polski. Z nami są dzisiaj trener Lecha Poznań John van den Brom, a także kapitan drużyny, napastnik Lecha Poznań Mikael Iszak. Jest z nami też oczywiście pan Jan Trawiński ze Szkoły Języków Obcych Enjoy, który pomoże nam w tłumaczeniu słów trenera, a także piłkarza. Proszę bardzo, mikrofon jest na sali. Ze względu na konferencję proszę używać mikrofonu, proszę przedstawić się, podać nazwę redakcji. Stare przyzwyczajenia, Radku, stare przyzwyczajenia. Dzień dobry panowie. Chciałem zapytać na początek trochę rozgrzewkowo Mikaela Iszaka, czy brakowało tego typu meczu w środku lata zamiast urlopu? This is the type of games you want to play. I wouldn't say no to an extra week vacation, but we should be happy that we are playing in the Champions League qualification. So no, it's fun. It's fun that it starts so early. Oczywiście nie żałuję, że gramy jutro taki mecz. Pewnie, że chętnie miałbym jeszcze dodatkowy tydzień wakacji, ale z takiego meczu jak kwalifikacje Ligi Mistrzów nikt świadomie nie rezygnuje, cieszy się. To fajne, że możemy grać w tych rozgrywkach. I teraz pytanie do pana trenera van den Broma. Panie trenerze, właśnie w tym kontekście Lech Poznań miał kiedyś taki wspaniały sezon, gdzie wygrywał z Manchesterem City, eliminował Juventus i nawet wtedy w lipcu miał problemy z pierwszym rywalem właśnie z Azerbejdżanu. I stąd moje pytanie, no ranking polskich klubów jest tak słaby, że te mecze w lipcu trzeba grać i zawsze są problemy. Czy pan się obawia tych problemów, których nie doświadczają prawdopodobnie kluby belgijskie czy holenderskie? Lech has had a season where we defeated Manchester City or Juventus, or we played draws against Juventus in the group stage. But even then, in the first matches in July, we had problems with the weaker teams. Among others, we played against an Azeri team, a team from Azerbaijan. Are you worried about the fact that you have to start so early? Belgian teams don't have this kind of problems, do they? No, first of all, of course, because of the club, the players, Lech will be the champion last week. That is the reason why we sit all together here. And everybody wants to play in the Champions League. You recognize on games against Manchester City, against Juventus. Everybody loves this kind of games. But it means if you want to play this kind of games that we have to play first of all the game tomorrow, and there is really no weak team in the Champions League. These are all teams that will be the champion in their own country, or they have to be the number 2, 3, 4 maybe in very good league, so the top 5 league. So what I mean to say is that of course, we have respect for Karabakh. If you see what they did last year in the Conference League, we have to respect that. But they also have to respect for us because we were the champion of Poland. So, and for me, it's not that difficult because mostly all the team is staying together. So the players are still here. Lucky for me, lucky also for the players because they want to play these games. And yeah, it's early in the season, but okay. We know that before, we have a good preseason. I'm here now for more than 2 weeks. We work on a good way together. I think the things what we all want to do in games is better and better and better. It's improving. So I'm a little bit, yeah, hungry to see the team tomorrow what they can against a really good team of Karabakh.
Oczywiście wspominał Pan o tych meczach z Manchesterem czy Juventusem. Jeżeli my chcemy z takimi rywalami grać, to nie ma innej drogi jak przejście przez tę wczesną fazę kwalifikacji. Mamy szacunek dla wszystkich uczestników tych kwalifikacji, bo przede wszystkim to są mistrzowie swoich krajów, a jeśli chodzi o te czołowe pięć lig, to są drużyny z czołówki tych lig, jeśli nie mistrzowie, więc nie ma w ogóle w tych rozgrywkach słabych drużyn. A z drugiej strony my ostatnie dwa tygodnie spędziliśmy ze sobą na obozie treningowym, pracując, przygotowując się do tego pierwszego meczu. No i odczuwamy już taki głód piłki. Chcemy po prostu wyjść jutro na boisku. Ja sam jestem ciekaw, jak nam to jutro wyjdzie. Chcemy jutro wyjść na boisko, walczyć, no i dostawać się do kolejnych rund. Dobra, portalmeczyki.pl. Ja mam takie pytanie, właściwie dwa może. Chciałbym zapytać ogólnie, jak Pan oceni ten obóz? Coś Pana zaskoczyło? Przygotowaliście się konkretnie pod Karabach? Próbował Pan swój styl gry w drużynie zaimplementować? Nad czym pracowaliście? Bo nie mieliśmy za bardzo okazji zobaczyć, jak wyglądały te ostatnie dwa tygodnie Pana i Pana asystenta wraz z drużyną. How do you generally assess the training camp? What did you do at the training camp? Did you prepare specifically for the Karabakh Games? What kind of things did you practice, develop, improve? What are your reflections about the training camp? No, the training camp was just as usual, because that's why you go for a training camp in the preseason. So I think we train a lot. We train hard. You can ask the players also. But for me, most important that we train good. And what I said before, it's not that difficult for me because the team is here. There will be no changing in formation or something like that. Of course, I have some option now to change players for position. We have to do that. We told you before we have to play so many games. The next game will be on the next Saturday. So everybody is fit. That is important. So even after the training camp, we are better. We are more physically improved than before the training camp. And of course, somewhere in your mind is always the first game against Karabakh. And of course, we use the two games to play that the players took 90 minutes in the legs for a game like this, because that's important. But overall, I'm really happy with the training camp, but also with the performance of all the players. And the most important thing is everybody is fit. No cóż, to był normalny obóz treningowy przed sezonem. Ciężko pracowaliśmy. Jestem zadowolony z tego czasu, który spędziliśmy razem na obozie. Najważniejsze jest to, że wszyscy zawodnicy czują się dobrze, nie mamy żadnych problemów z kontuzjami. Właściwie równie ważne jest to, że mamy zespół. Nie musieliśmy tworzyć zespołu przed tym pierwszym meczem, mamy już gotowy zespół. Na różnych pozycjach mamy opcję wyboru tego czy innego zawodnika. Jasne, że przed pierwszym meczem po obozie treningowym jest pewna taka nerwowość, niepokój. Wszyscy myślimy o tym, że to jest pierwszy mecz, ale czujemy się dobrze. Wiele rzeczy udało nam się poprawić. Wszyscy są w dobrej formie, wszyscy są zdrowi, nie ma kontuzji. Dlatego z optymizmem patrzymy na jutrzejsze spotkanie. Chciałem zapytać jeszcze o dwóch zawodników, o Afonso Souza i Citeishvili'ego. Co Pan o nich sądzi? Miał Pan okazję ich oceniać? Czy oni są brani pod uwagę przy ustaleniu wyjściowego składu na wtorek, czy będą w kadrze meczowej? Na razie dziękuję. The question about the two new players, Alfonso Souza and Joe, the Georgian player from Ukraine. Do you think about them in terms of the starting lineup tomorrow, or do you expect them to play tomorrow? No, I think it's both are two very good players. That's why we buy them. One on loan, sorry, and one we buy. But they are in the squad for tomorrow, so they are fit also. They were training with the old club, so it's an option for me. Jesteśmy z tych zawodników zadowoleni, dlatego sprowadziliśmy ich tutaj, jednego kupiliśmy, a drugiego wypożyczyliśmy. Obaj są w składzie na dzień jutrzejszy, a zatem są opcją, jeżeli chodzi o pierwszą jedenastkę.
i my przewidujemy ich udział w jutrzejszym meczu. Dzień dobry, trenerze, Radosław Laudański, po prostu o futbolu. Drużynę czeka bardzo długa podróż do Azerbejdżanu na mecz rewanżowy. Dowiedziałem się, że trener Karabachu Agdam często korzysta z takich rozwiązań, że drużyna lata do danego miejsca albo do kraju, który jest bliżej tego, w którym Karabach rozgrywa mecz, nieco wcześniej niż tak, aby Karabach był dzień przed meczem w tym nowym miejscu. I mam pytanie, czy trener zamierza zastosować podobne rozwiązanie, żeby Lech Poznań poleciał do Azerbejdżanu nieco wcześniej? It's a long way from Poland to Azerbaijan, and we know that the Karabakh coach uses the option of traveling to the country where they're going to play, or to a country next to that country, this time it's Austria, a bit earlier before the game. Do you think about a similar solution of going over there a bit earlier so that you don't have to travel a long way shortly before the match? We have no option. We have to play on Saturday, so I don't know. Maybe we can go tomorrow and we ask the Federation to cancel the game, so it's no option. No cóż, nie mamy takiej opcji, bo przecież my gramy mecz w sobotę. Chyba że polecimy tam jutro i poprosimy PZPN, żeby odwołał ten nasz sobotni mecz, żebyśmy mogli tam dłużej się przygotowywać. Nie mamy takiej opcji. But for the game we do the normal preparation, and I said I have no option. We just leave on Monday morning, so we came in Azerbaijan about 1 o'clock, and then after the game we go back directly. That's the program for us. No cóż, normalnie się przygotowujemy do tego meczu. Wyruszamy do Azerbejdżanu w poniedziałek rano, więc około pierwszej tam będziemy. Gramy mecz, bezpośrednio po meczu wracamy i to jest jedyna możliwość rozwiązania tej kwestii. Pytanie mam takie stricte kadrowe, bo teraz w obliczu kontuzji Bartosza Salamona Lech Poznań ma wąską kadrę, jeśli chodzi o środkowych obrońców. Jaki ma plan B w takiej sytuacji, jeśli odpukać Lubomir Szatka albo Antonio Milic złapaliby jakąś kontuzję przed rewanżem z Karabachem Agdam? Now that Bartosz Salamon is injured, you don't have as many player for the mid defenders. And the question is, if by any chance, we hope it doesn't happen, but if Szatka or Milic get injured, what's your plan B in such a situation? No, we have options. Of course, it's not the best option now because Salamon is injured. And we have, of course, Pinko also. A young guy is in the squad. Alain, he can play also central defender. I hope we don't need it. But there's always a plan B, and that's what we train in training camp, but also what we train in the games, in the friendly games. Who is the second player you mentioned, apart from Pinko? Alain. No cóż, mamy plan B, mamy młodego Pingola, który może grać na środkowej obronie, a poza tym Alan Czerwiński również w razie czego może na tej pozycji wystąpić. Dlatego takie są nasze opcje i rozwiązania. Ja chciałem zapytać, ciekaw jestem opinii obydwu panów, na temat taki, w kilku ostatnich latach wiele polskich zespołów wnioskowało o przekładanie meczów ligowych w związku z rywalizacją pucharową i te wnioski często były przyjmowane. Czy panowie są zdania, że należy właśnie tak czynić? In the recent years, there were teams that took part in European competitions that asked the Federation to postpone or shift the league matches to other dates. Do you think this is a good idea? Should we do such things now? No, but coaches and federation, they are not on the same line. What it's always the best if you have such important game like this, that you can prepare the team more than only 2 days. And what I said before, we have to play on Saturday the Super Cup. So for us it was also very nice and good if they cancelled this game. That we can only think about Karabakh, and then maybe we go a little bit earlier to see how it is there. Also the temperature is much more than here. Even here it's warm now, but it's more warm there. But yeah, you can ask it, but it's not my decision to do that. Would you do that? Sorry? Would you do that? No, as a club we already did that, yeah. Mm-hmm.
No cóż, jako klub już coś takiego próbowaliśmy zrobić, no ale musimy grać mecz o Superpuchar z Rakowem w sobotę. Jak widać, Związek Piłki Nożnej i trener nie nadają na tej samej częstotliwości fal. To jest niezły pomysł, ale już zwracaliśmy się o coś takiego i Związek odpowiedział na mnie. Proszę. Aha. Would you need such a break? Would you feel happy if you could skip a league game and have a longer time to prepare for the game in the European competition? So what's your opinion about the same issue? Do you mean now that like without the Super Cup or which? Czy chodzi o No, it's the general idea of postponing league games because we assume that we're not going to finish after the first round, yeah. But this will continue. There will be league games and European competition games. Yeah, would you feel happy to have those games postponed? In general, it's always good to have 1 week between the games. But if you want to play in Europe, if you want to play in the highest level, it is what it is. You will play every 3 days, and we tried it 2 years ago, and it was very, very hard. We didn't have much experience in that, and we struggled in the league. I feel now we have a better squad, and we have 1 year of more experience in our backs. Generalnie lepiej jest, jeżeli można się do następnego meczu przygotowywać przez tydzień. No a z drugiej strony, jak chce się grać w europejskich pucharach, no to trzeba być gotowym na taką sytuację, że się gra jednak więcej niż raz na tydzień. 2 lata temu próbowaliśmy tego, o czym pan mówi, a później i tak ciężko nam szło w lidze. Teraz mamy lepszy zespół niż 2 lata temu, no więc będziemy robić co w naszej mocy, żeby nam te mecze lepiej wychodziły. Żebyśmy pozostali jeszcze w duchu właśnie tej kwestii. Z byłym trenerem Maciejem Skorżą bardzo często rozmawialiśmy o tym, że w zasadzie cały ten projekt Lecha budowanego w ostatnich miesiącach, czy nawet już wręcz latach, to był projekt nie tylko celujący w mistrzostwo na stulecie, ale także w to, co będzie po mistrzostwie, czyli żeby Lech dał radę zagrać dobrze w pucharach, awansować do fazy grupowej i nie zapłacił za to niską pozycją w lidze, co to jest cena, którą płacą ostatnio prawie wszystkie polskie zespoły, w tym Lech również zapłacił. I teraz moje pytanie brzmi, jak trener zwłaszcza to widzi w tym kontekście, żeby pociągnąć te dwa fronty i nie zapłacić wysokiej ceny w lidze za dobry występ pucharowy, ewentualny dobry występ pucharowy. Okay, to continue with the same issue, the previous coach, Mr. Skorża, said that his whole project was to prepare Lech not only for winning the championship, but also to manage that situation, that is not to suffer later when they play on two fronts, in Europe and in the national competition. And how do you see that? No, I see that exactly the same. There is no difference between that. What Mika said is that we have a good squad. It's not only the first 11. That's why we prepared, that's why we also took the two guys in, so that we can normally, we can put, for example, two teams on the pitch who can play, and that will be very important. So that was also a big part in the pre-season. Of course, as a coach, as a player, you want to play every 3 days, but at the end, it's not the best option. So you have to go, that's what I said before also, in some kind of games, you need rotation. And I can do that because we have good other players also. Mogę powtórzyć to, co już Mika powiedział przed chwilą, że mamy w tej chwili dobry zespół. Właściwie na każdą pozycję mamy dublerów. Możemy wystawić 2 jedenastki, które będą ze sobą walczyć na równym poziomie. I kwestia rotacji jest w tym momencie ważna. Jasne, że z jednej strony jako zawodnicy lubimy grać w piłkę często, możemy grać 2 razy w tygodniu, a z drugiej strony to nie jest idealne rozwiązanie, jak musimy tak często grać, ale
To, że w tej chwili mamy taki zespół, jaki mamy, to jest właśnie część tego projektu i w ten sposób sobie chcemy poradzić, grając z takimi zawodnikami, których można zastąpić zmiennikami. Dzień dobry, Bartosz Kijewski, Głos Wielkopolski. Panie trenerze, co może pan powiedzieć o Karabachu? Na co musicie zwrócić jutro szczególną uwagę? What can you say about Karabakh? Is there anything you need to pay particular attention to? What do you concentrate on when you think about your rival? No, what means for us, what I told before, is that we have the same team. It's almost the same for Karabakh. They only lost one player from last year. So the coach is for a long time there. So they always play in the normal system. So that's what we know. And of course, we know the quality. We know a little bit of the weakness also. And that's why what we prepare for the training with the players, and we know everything about it. That's the good thing about all the live streams you have now, so you can watch almost every game. No cóż, można powiedzieć, że pod pewnymi względami Karabach jest taki jak Lech, to znaczy zwyciężył w rozgrywkach krajowych, jest mistrzem, ma gotową drużynę, ma też od dłuższego czasu tego samego trenera, to akurat nie jest to samo, co w Lechu. Poza tym dzisiaj można obejrzeć praktycznie każdy mecz, który dana drużyna rozgrywa, więc po pierwsze wiemy o jakości różnych zawodników tego zespołu, a z drugiej strony znamy także ich słabości i pod kątem tych mocnych stron i tych słabości się przygotowujemy. Dzień dobry, Hubert Michnowicz, Przegląd Sportowy. Trenerze, pytanie. Co trener zastał, kiedy przyszedł do klubu i zaczął ten pierwszy, drugi, trzeci trening? Czy coś trenera mocno zaskoczyło i w jakich aspektach trener musiał trenować lub też przeprowadzać jednostki szkoleniowe więcej niż na przykład zakładał? I jeszcze będzie jedno pytanie do Mikel. Coach, what surprised you when you came to the first training sessions with the team? Was there anything that you didn't expect, any aspects of training that you had to concentrate on more intensively than you thought? What was your first impression? No, I was really happy, surprised, because the team spirit in the team is ridiculous, it's unbelievable. I never saw this in a club where the team spirit is so good, so big as here. And of course, in the meetings they told me, but now I can say, hey, they give me the right information. And that's what I saw after 1-2 days, that there's a very good team spirit in the team. And it's not a surprising, but it's only an, how you say that, I don't know, and confirming for me that it's really true. Nie mogę powiedzieć, że coś szczególnie mnie zaskoczyło. Mogę tylko powiedzieć tak, co prawda słyszałem o różnych rzeczach związanych z Lechem, ale co innego słyszeć, a co innego zobaczyć na własne oczy. Jedną taką sprawą, o której chciałem powiedzieć, jest duch w drużynie. Jak ta drużyna stanowi jeden zespół i jak wszyscy się dobrze rozumieją, więc ten team spirit, ten duch zespołu jest czymś, co może nie tyle zaskoczyło mnie, ale tak jak powiedziałem, co innego słyszeć o tym, a co innego faktycznie zobaczyć to na własne oczy i być częścią tego. And of course the quality of the players. But... Oczywiście trzeba też dodać jakość graczy. Do Mikaela. Mikael, a czy była chociaż jedna rzecz, którą ty pamiętasz przed rokiem, jak się przygotowywaliście latem, której teraz na przykład nie było, albo co cię może zaskoczyło w jakimś podejściu trenera do treningu, chociaż jedną rzecz. Was there anything that was different when you compare the preseason last year and this preseason this year? Or was there anything, just one thing, that surprised you in the coach's approach when you now have the comparison between the present coach and the previous coach? Usually pre-season is all about hard trainings. It's one thing that our first training that he stopped the game, that he wanted all the balls underneath the knee,
So this is something not I'm not used to that. I'm coming from Sweden, so it's we play a little bit of mixed football with some long balls. So this was one small detail. Of course, it doesn't mean that we will only play underneath, but this was a nice detail in the training. No cóż, był taki jeden szczegół, który mnie zaskoczył, bo tak w ogóle to wszystkie te treningi, te obozy przygotowawcze przez sezonę są do siebie podobne. Ciężka praca, przygotowanie fizyczne, ale ten jeden szczegół był taki, że na pierwszym treningu trener przerwał grę treningową i powiedział, że chce, żebyśmy wszystkie piłki grali dołem. Dla mnie, gracza ze Szwecji, coś takiego nie jest czymś typowym. Gramy różnie, gramy też długie piłki, a tutaj taka sugestia, żeby krótkie piłki dołem grać. To było coś, co może mnie zaskoczyło. Dzień dobry, Mateusz Jarmusz, Gazeta Wyborcza. Pytanie do trenera. Podczas pierwszej konferencji trener powiedział, że przed podpisaniem kontraktu z Lechem Poznań obejrzał spotkania drużyny z poprzedniego sezonu. Prawdopodobnie wtedy stworzył sobie jakiś obraz zarówno drużyny, jak i poszczególnych piłkarzy. I teraz pytanie, czy po okresie przygotowawczym, po obozie w Opalenicy ten obraz się zmienił? Nie pytam, czy w jedną, czy w drugą stronę, ale w ogóle czy się zmienił, czy bezpośredni kontakt jednak zmienił ten obraz? Well, you said during the first conference that before coming here you saw some Lech's games from the last season, so you had an idea what kind of football this team played, and now that you're here, that you were able to see those players with your own eyes, has this image of the team, the idea that you had of how they played, changed in any aspect? In one way or another, for good or for worse. No, it didn't change that much. Of course, every coach has his own ideas about what Mika said. I like to play football under the knee, passing games, all these kind of small details. Yeah, we will try to improve in the game. But overall, and that was a good combination between the club and me. The formation in the team is still the same. And the players also are still the same, so for me it's not that big difference. Nie, tak bardzo mnie tutaj nic nie zaskoczyło. Muszę powiedzieć, że te pomysły, jakie w klubie tutaj były, co do tego, jak się gra w piłkę i moje pomysły są podobne. No, może z jedną różnicą, że ja lubię, jak zawodnicy grają w piłkę, jak wymieniają ze sobą krótkie podania po ziemi i może to jest taka mała różnica, ale generalnie nie było wielkich różnic między tym, co widziałem w tych meczach obejrzanych przed przyjazdem i tym, co zobaczyłem tutaj na żywo już. Podczas obozu w Opalenicy razem z zespołem była duża grupa piłkarzy z Akademii. Jak dzisiaj zobaczyliśmy na treningu, żaden z nich nie załapał się do kadry meczowej na mecz z Karabachem. I teraz pytanie, czy wynika to z tego, że trener chce się trzymać tego żelaznego składu, o ile to jak najbardziej możliwe, który zdobył Mistrzostwo Polski, które jest zgrany, czy jednak okazało się, że w tej grupie nie ma jeszcze zawodników w pełni gotowych do tego, żeby zagrać w tak ważnym meczu? During the pre-season camp there was a number of academy players and none of those young players got to the team for the tomorrow's game. And how to interpret this? Is it because they are not ready yet to play in such a match? Or is it because you simply want to stick to that lineup which managed to win the title last season? I think both. For me, both. The guys are not ready, but it's normal. When you came from the academy, you need time. We give them time. I think that the 10 days in training camp, they were very good for them. That's reason one. Reason two is the reserve team, they're gonna play tomorrow also a game. On Wednesday. So it's important that they still play football games. And for the rest, and it's also easy for me as a coach, I have also better option now than the players from the academy. But it doesn't mean that they are not good or they don't do the job in the training camp. Actually, they do it all. So
We know we have a good academy and we will give them chances again. Właściwie obie te rzeczy, które pan wspomniał w pytaniu, są powodem, dla którego jutro ich nie będzie na tym meczu. Oczywiście mam na myśli zawodników z Akademii. Z jednej strony nie są jeszcze gotowi do grania takich meczów, chociaż to nie znaczy, że nie są dobrymi piłkarzami, a z drugiej strony ta żelazna jedenastka, o której pan wspomniał, czyli ci stali piłkarze, którzy zdobyli tytuł, oni są dla mnie lepszą opcją, więc chcę oczywiście z tej lepszej opcji skorzystać, a dodajmy jeszcze, że druga drużyna w środę też gra mecz i chcemy, żeby ci zawodnicy mieli okazję rozgrywania meczów właśnie poprzez grę w drugiej drużynie. To na koniec, jak na ten moment trener ocenia współpracę ze sztabem szkoleniowym, który otrzymał w spadku, że tak to określę, po Macieju Skorży? How is the cooperation with the coaching staff going? Good, very good. Bardzo dobrze. No, but it me, it's of course, and you know, I bring my assistant in and the rest who were involved of the team. I'm really happy with them, so it's really, really good. Nie, so I'm happy with them. Jestem naprawdę z nich zadowolony. Oczywiście tutaj przyszedł ze mną mój asystent, ale jestem zadowolony z tego, jak pracuje się ze sztabem szkoleniowym. Nie ma w tym żadnej ironii. Dwa, trzy pytania jeszcze ostatnie, okej? Okay? Tak, chciałem zapytać najpierw Mikaela o te mecze w europejskich pucharach, bo one no, piszą historię też klubu, to często były takie mecze trochę szalone, no przecież wszyscy pamiętamy, jak Lech w ostatnim występie pucharowym nokautował w Szwecji, na Cyprze, crazy mecz z Benficą i inne takie. I chciałem zapytać Mikaela, jak w jego karierze te mecze się układają w jego wspomnieniach i w jego takim postrzeganiu? Looking at the European competitions from the perspective of Lech, they make the history. They're always something memorable, something that people talk about a long time after that. For example, those games you took part in 2 years ago where you played in Sweden on Cyprus, a crazy game against Benfica. What are your memories? How do you look at those European competition games? What are your reflections about it? Yeah, two things. The playoff games against Charleroi was a very important game and we needed to play in their stadium. They had a home advantage. Even though there was no fans, I remember they disturbed us so much in the night with the fireworks and we wasn't able to sleep that night. So it created an anger in us and it was nice to win that important game that took us to Europe, so that for me was a nice memory. Mam takie jedno wspomnienie dotyczące rozgrywek europejskich. To był ten decydujący mecz z Charleroi w Belgii, w Charleroi. Wtedy co prawda nie było na boisku kibiców, ale przed meczem w nocy były fajerwerki, hałas. Nas to troszkę rozzłościło i jeszcze z większym zacięciem przystąpiliśmy do tego decydującego meczu, który pozwalał nam się dostać do etapu grupowego rozgrywek Ligi Europy. I to jest takie moje wspomnienie, tamten mecz z Charleroi. Jeszcze pana trenera zapytać, bo trener jest znany z takiej ofensywnej gry, lubi ją, daje pewną swobodę w tej grze ofensywnej. I tak jak patrzymy na mecze Lecha w pucharach, to niezależnie od fazy, to są mecze troszkę inne niż ligowe, bardziej takie właśnie otwarte, ofensywne. Czasami zdarzają się mecze szalone, no w lidze mamy jednak wielu rywali, z którymi się ciężko gra, to jest taka jednak ligowa rąbanka. Natomiast tutaj można te skrzydła rozwinąć, czy trener uważa, że można je rozwinąć? You are known as a coach who likes offensive play, who gives the players a lot of freedom
and lets them use their inventiveness. We observe in Lech's games in the Cup that there's also more such offensive game and more fantasy, as opposed to those league games that sometimes are more boring and just hard work. Do you think you're going to continue with that and let the team play more offensively, show their fantasy and their inventiveness? Yes, I'm always a coach who will try to play offensive football, but it's also important that you have a good result tomorrow for the next game next week. So what I mean to say, in European football, if you only play offensive football, they're gonna kill you, especially the guys of Karabakh, because they're always waiting for transition, counterplay. So we have to be ready for that, and it's a little bit different mindset, not only for me, but also for the players, for the team, that they have still play offensive football, because that's the quality of the team. But at the end, so they also have to think about realism in this kind of games. And that will be very important. But we have a lot of experienced players in that, so I hope it will help tomorrow. Tak, jestem trenerem, który lubi ofensywny futbol, ale jutro będzie się liczył wynik, szczególnie w świetle rewanżu za tydzień. A Karabach to jest taka drużyna, która jeśli będziemy dali się ponieść emocjom i grać bardzo taki radosny, ofensywny futbol, może nas zniszczyć. Dlatego gdzieś z tyłu głowy musimy również mieć to na uwadze. Z jednej strony grać futbol ofensywny i pełen fantazji, ale z drugiej strony wiedzieć o tym, że nie można dać rywalowi wykorzystać jakichś błędów, luk i tak dalej, a zatem to nie jest takie jednoznaczne, jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie. I Dawid ostatni. I ja bym chciał się zapytać o trzech piłkarzy. Dlaczego pan zrezygnował z Sykory? Czy widzi pan przyszłość dla niego Ramireza w klubie? Jak wygląda sytuacja zdrowotna Bartosza Salamona? Dziękuję. Questions about three players. Why did you give up Sikora, the Czech player? Do you see a future for Ramirez, Dani Ramirez in Lech? And how is Salamon doing? The last one is most easy for me because he's still injured, so he's working. I think we lost him for, I think, the next 2 weeks also. So it's hard because we already thought he was there maybe for the game for tomorrow. So this is a little bit disappointing. The second thing about Dani came to me and also to the club that he wants to leave. So they try to find a solution in that, because we only want players who like to play in Lech. That is the first thing, the most important thing for me and also for the club. And that was also the same with Sikora. He was back from his on loan last year. Pilsen, they had a very good year in Pilsen, and they want to buy him. So yeah, that's how it works in football. For me, it's not that difficult. The most difficult part for me is the injury of Salomon. No cóż, jeżeli chodzi o Salomona, to liczyliśmy, że już będzie mógł zagrać w najbliższych meczach, ale w ciągu najbliższych dwóch tygodni jeszcze nie będziemy mogli z niego skorzystać i to jest dla mnie rozczarowanie. Jeżeli mówimy o Danim Ramirezie, to on zwrócił się do klubu z prośbą o to, żeby powiedział, że chce grać w innym klubie, chce, aby nastąpił jego transfer, a mamy taką zasadę, że korzystamy tylko z takich zawodników, którzy chcą grać w Lechu, więc jeżeli Dani mówi, że chce grać gdzieś indziej, no to chcemy mu to umożliwić. Podobnie ma się sytuacja z Sikorą, który grał dobry sezon w Pilźnie w zeszłym roku. No i ta drużyna chce kupić tego zawodnika, możemy się tylko do tego przychylić. Największą stratą oczywiście jest w tym momencie brak naszego stopera.
Bardzo dziękujemy. Tutaj stawiamy kropkę. Zapraszamy jutro o 20 na mecz Lecha Poznań z Karabachem Agdam. 23 tysiące ponad osób uprawnionych w tej chwili do wejścia na mecz. Oczywiście bilety można wciąż kupować i zapraszamy o 18.40 na konferencję trenera Gurbanowa i o 19 przez 15 minut otwarty trening zespołu Karabachu Agdam na głównej płycie stadionu przy Bułgarskiej. Dziękujemy bardzo. Thank you. Dziękuję.